fragment z Ewangelii świętego Mateusza. Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w moje imię, tam jestem pośród nich. W początkach chrześcijaństwa, w roku 108, te słowa Pana Jezusa niezwykle sugestywnie skomentował święty Ignacy z Antiochii. Powiedział: Pan nasz mówił, że gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w Jego imię, tam On jest wśród nich. Tak wielka jest moc wspólnej modlitwy. Zatem pomyślcie, bracia, jak potężna musi być moc tej modlitwy, kiedy już nie dwoje czy troje, ale cały Kościół gromadzi się na Eucharystię. My tutaj uczymy się cenić sobie moc Boga, która nas dotyka, która umacnia, przenika, uzdalnia do niezwykłych świadectw wiary na naszej drodze. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, patron dzisiejszego dnia, męczennik z Auschwitz, z Oświęcimia, daje nam bardzo mocną lekcję wiary, która pomaga nam przekraczać samych siebie. On zwracał uwagę w swych konferencjach, że modlitwa różańcowa to skuteczna broń w duchowej walce. Często mawiał: idę strzelać do szatana, określając różaniec jako karabin maszynowy w walce ze złym duchem. Myślał o skutecznej broni w walce z wrogiem naszego zbawienia, z wrogiem naszego zjednoczenia z Bogiem. Wierność różańcowi sprawia, że dobro może rozprzestrzeniać się wokół nas i w naszych rodzinach. Jest on wołaniem do Maryi, która niesie nam największe dobro, swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jasna Góra żyje tym, co przynoszą pielgrzymi. Zatroskana Matka Maryja jest z nami. Przyjmuje nas w kaplicy cudownego obrazu z tym serdecznym swoim spojrzeniem. Czeka na szept naszej codziennej modlitwy. Czeka na każdego, kto nie tylko duchowo, ale i fizycznie przychodzi do jej domu. Jest matką wyczekującą na swoje dzieci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.